Witajcie w kolejnym podcaście misyjne.pl. Tutaj Zosia Kędziora, redaktorka portalu i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. W naszym dzisiejszym podcaście rozmawiam z księdzem Mateuszem Buczmą, duszpasterzem odpowiedzialnym za wspólnoty i nową ewangelizację w diecezji opolskiej. Jest ze mną dzisiaj w jedyny właściwie możliwy sposób, czyli poprzez rozmowę telefoniczną. Właśnie się do niego dozwoniłam. Halo? Zakład pogrzebowy, radość, słucham. Jakby co, to się nagrywa, także... Ojej, trudno już. Bo to jest bardzo ciekawy czas w ogóle, który teraz przeżywamy w Kościele. Ja na przykład bardzo dużo widzę w tym czasie tego, o czym mówił Blachnicki już 40 prawie lat temu. Mhm. Ksiądz Franciszek Blachnicki, dlatego że on wtedy zauważał, że potrzebujemy przejść z modelu dewocyjno-sakramentalnego do ewangelizacyjno-katechumenalnego. Ojejku, skomplikowana nazwa. No tak, ale zaraz spróbuję wytłumaczyć, że jest tak, że gdzieś na wielu płaszczyznach wydaje nam się, że chodzi o to, żeby się do Pana Boga pomodlić i przyjść na nabożeństwo albo na mszę świętą, i mentalności katolików świeckich i duchownych może tak być, że punktem docelowym jest uczestnictwo w liturgii czy skorzystanie z sakramentu, przystąpienie do sakramentu. Tymczasem Blachnicki pokazywał, że w pierwotnym kościele i też w tym kościele odnowionym po Soborze Watykańskim II chodzi o to, żeby sakramenty i pobożność były takimi momentami spotkania z żywym Bogiem na drodze wiary. Mhm. To znaczy, że najpierw jesteśmy zaproszeni do tego, aby tą wiarę budzić, czyli ewangelizować, i potem tworzyć przestrzeń, w której ludzie będą mogli przeżywać deuterokatechumenat. I mam takie przeświadczenie, że wielu ludzi ze wspólnot, różnorakich wspólnot, przeżywa ten czas pandemii, nie chcę powiedzieć o wiele łatwiej, ale na pewno inaczej, w odróżnieniu do tych, dla których całym światem było pójście na nabożeństwo albo do kościoła. Mhm. Dlaczego? No bo jeżeli ja żyję w takiej dużej świadomości, że Jezus jest osobą i mam z Nim więź, to kiedy słyszę od księży o komunii duchowej albo o żalu doskonałym, a tak przez miesiąc katolicy w Polsce słyszeli, no to oni wiedzieli, że to, o czym mowa, wyrasta z tej osobistej więzi z Jezusem. I myślę, że to jest o tyle wyzwaniem dla nas, o ile w wielu ludziach obudził się wielki lęk, że teraz, kiedy nie pójdę do kościoła, to oto jestem czegoś bardzo mocno pozbawiony. Wiadomo, że ten kontakt indywidualny nigdy nie zastąpi kontaktu sakramentalnego i liturgii, wspólnoty. To jest coś, wobec czego nie ma zastępników, erzacy, protez i tak dalej, ale jednak właśnie w tych trudnych dniach nagle okazało się, że rozstrzygające i tak jest to moje osobiste odniesienie do Jezusa. I dla mnie to jest taka pierwsza przestrzeń właśnie i takie odkrycie, że właśnie tak jakby ten czas jest dla nas też takim sprawdzianem, nie? Na ile rzeczywiście jesteśmy w takim katolicyzmie pogłębionym, świadomym, a na ile no właśnie ciągle to jest dla nas zadanie. I jak dla mnie, no to Evangelii Gaudium, o którym mówił, papież też powiedział, kiedy była wizyta ad nimi na biskupów u Franciszka, on mówił właśnie o dokumencie z Aparecida i o Evangelii Gaudium, to jest w ogóle też taka przestrzeń właśnie na teraz, nie? Gdzie papież czasami tam w tym Evangelii Gaudium mówi wprost, żeby nie było tak, że Kościół jest ważniejszy od Jezusa, a jakieś tam doktryny są ważniejsze od Słowa Bożego. Nie, on tam przypomina bardzo mocno o tym, co jest pierwsze, i jakby w pierwszym momencie stawia właśnie ten kerygmat. I tak, to jest po prostu kosmos dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że zauważam taką rzecz, że my w czasie pandemii mamy łatwość komunikowania do tych, którzy doskonale poruszają się w języku kościelnym i wiedzą, o co chodzi, do przekonywania przekonanych. No a tymczasem właśnie w wielu momentach, kiedy ktoś przeżywa ten kryzys egzystencjalny związany chociażby z finansami, z funkcjonowaniem firmy czy zakładu pracy, to dla niego jest to
doskonały moment do tego, żeby uzmysłowić sobie, że ma potrzebę zbawienia i w ogóle usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu. Myślę, że ci, którzy wiedzą, czym jest kerygmat i jak go głosić, no tak naprawdę przez ten czas pandemii przechodzą z o wiele większym pokojem niż ci, którzy tylko znają prawdę katechizmową i wiedzą, jak dotrzeć do rozumu albo jak utwierdzać wiarę w ludziach przekonanych, a nie bardzo wiedzą, w jaki sposób budzić tą wiarę wśród tych, których no gdzieś jeszcze brakowało dotychczas. No właśnie, bo w przestrzeni kościoła. Bo dużo osób sobie zadaje takie pytanie właśnie, do jakiego kościoła właśnie powrócimy po tym wszystkim, jeśli powrócimy. No trochę wspomniałaś o tym przekonywaniu przekonanych i tak dalej. No z jednej strony tak jest, że to jest kryzys, no bo niewątpliwie jest to kryzys w jakimś sensie. Tomasz Budzyński mówi o tym, że trochę to jest tak jak potop dla kościoła, że to jest czas przed potopem i po potopie. Tak samo mamy czas przed koronawirusem i po koronawirusie. Miejmy nadzieję, że taki będzie po koronawirusie. No ale jest to pytanie właśnie, czy nie będzie tak, wielu duszpasterzy sobie takie pytanie zadaje, że po tej całej sytuacji kogoś nam w tym kościele zabraknie. I jest takie właśnie pytanie, żeby nie zapominać w tym czasie o tym, żeby trafiać do wszystkich, że kościół ma trafiać do wszystkich, a nie tylko do przekonywać tych przekonanych, nie? Czy tam nieprzekonanych i tak dalej. Więc jest to bardzo poważne pytanie. I tak, to jest w ogóle paradoks, tak mi się wydaje, że ten czas powoduje, że wszyscy księża muszą stać się vlogerami, jak ja to mówię, czyli po prostu trzeba się przenieść do internetu. I z jednej strony właśnie to jest paradoks, z jednej strony może to dotrzeć do większej ilości osób, nie? No bo nie codziennie mamy msze w internecie, ale z drugiej strony jest to zagrożenie, że właśnie nie do wszystkich to dotrze. I rzeczywiście, ci, którzy będą nieprzekonani, do tego kościoła już mogą nie wrócić. To jest mega pesymistyczne, co ja teraz mówię, ale myślę, że czujesz, o co mi chodzi, nie? Że to jest ciężki czas, nie? Ja postawię taką tezę dosyć ryzykowną, że dla wielu ludzi pobożnych ten czas jest bardzo trudny, bo trudno jest im przenieść się do przestrzeni wirtualnej, bo wiadomo, że patrzenie na nabożeństwo czy na mszę przez ekran to nie jest to samo niż pójście do kościoła i choćby poczucie zapachu kadzidła, który jest używany, to jednak jest liturgia z doświadczeniem też zmysłowym i te znaki są czymś niesamowicie ważnym i ja bym się, nie wiem, czy mogłem powiedzieć w ogóle, użyć tego słowa, ale bałbym się utraty tych, którzy po prostu nie uniosą tych kilku tygodni rozłąki, bo wydaje mi się, że wielu z tych, którzy wcześniej, przed koronawirusem, żyli bardzo jakoś tak takim rachunkiem zupełnie nieduchowym, może doświadczyć takiego przewartościowania i ich właśnie możemy zobaczyć po pandemii w kościele, a wielu z tych, którzy są bardzo pobożni, no może mieć co najmniej duże trudności, żeby jakoś to sobie. Dlatego dla mnie genialnym było to, co zrobiła Komisja Nauki Wiary, Konferencja Episkopatu Polski, mówiąc o obrazach Boga. Ja już od jakiegoś czasu przeczuwałem, że to jest coś super ważnego, żebyśmy poznawali prawdziwy obraz Boga i pozwalali, żeby to objawienie, które daje nam Bóg w Słowie Bożym, naprawdę docierało i wchodziło nie tylko na poziom naszej wiary deklarowanej, ale przeżywanej, ale właśnie chyba stąd się biorą te wszystkie trudne momenty, gdzie ludzie bardziej ufają niektórzy objawieniom prywatnym niż oficjalnej nauce Kościoła, że łatwiej jest uwierzyć, że ta pandemia jest karą za grzechy niż przyjąć, że Jezus poszedł na krańce opuszczenia, ale to się wiąże z czym? No właśnie z nieprawdziwym obrazem Boga, nie? Że ja ciągle jednak mam ochotę w tym Panu Bogu, nawet nieświadomie, tak przeżywam moją wiarę, że mam ochotę zobaczyć w nim tego policjanta, sprawiedliwego sędziego, takiego surowego sędziego, który będzie wszystkich rozliczał i może właśnie jesteśmy w trakcie tego takiego radykalnego rozliczania i do tego jestem super wdzięczny też Komisji Nauki Wiary, która w ogóle o tych obrazach Boga bardzo jasno powiedziała, no bo to jest jeden z kluczy. Chcę być w tym pokoleniu poznany jako ten, który jest kochającym ojcem i chcę, żeby wiele jego dzieci, no tak naprawdę nawiązało z nim
piękną więź. Mhm. No właśnie, mówisz o tym przeżywaniu obrazu Boga, tak naprawdę obecności Boga. I ta sytuacja, tak mi się wydaje, chyba się ze mną zgodzisz, że obdziera nas wszystkich. Ja nie mówię tutaj, że chcę się czuć lepsza od kogoś, bo mnie również to dotyczy, że ta sytuacja obdziera nas z takiej fałszywej religijności. Można powiedzieć takie słowa, które lubię, religijność naturalna, czyli obdziera nas... Siostro! No jest coś takiego. Ty powiedziałeś właśnie o osobach, które nie mogą przeżyć tych znaków, tak? Braku dostępu do tych znaków, ale to tak naprawdę się rodzi w każdym z nas. Pytanie właśnie o obecność i o doświadczenie Pana Boga i to zmusza nas na przykład, tak jak ty powiedziałeś, że trzeba czytać Pismo Święte. To jest najprostsza rzecz. Każdy ma z nas Pismo Święte, ale jak mówi arcybiskup Ryś, nie każdy ma dostęp do tej rzeczywistości, o której to Pismo Święte mówi, czyli tej historii zbawienia, nie? To jest niesamowite. No, znaczy, no to jest też tak, że żeby Pismo przyjąć do serca, to trzeba mieć choć minimalny kontakt z tym, który jest duszą Pisma, czyli z Duchem Świętym, bo bez wiary i bez Ducha Świętego to można niewiele zrozumieć z tego tekstu. No. Ale co do religijności tej fałszywej, ja jestem bardzo, bardzo ostrożny. Ja bym bardziej to nazwał, nie obrażając nikogo, po prostu etapami jakiegoś takiego życia duchowego w sobie, bo może tak być, że ktoś w danym momencie jest zdolny aż albo tylko do tego, tak. Ktoś inny powie, a co to takiego jest, nie? Ale to jak on ma po prostu jakąś intuicję i tą intuicją się w jakimś stopniu kieruje, ale rzeczywiście to bardziej na nas, jako na księżach i na wspólnotach leży taka odpowiedzialność za to, żeby innym pokazywać, nie? Że Pan Bóg to nie jest taka pani Janina z bazarku. Z całym szacunkiem do wszystkich pani, które mają to czcigodne i ładne imię, Janina. Ładne imię, ale to jest powiedzmy taka figura, nie? Że przychodzę do Boga, ja ci Panie Boże modlitewkę, a ty mi zdrówko, ja ci Panie Boże koronkę do Bożego miłosierdzia, a ty pokój w mojej rodzinie. Nawet dzieliłem się z kimś w tych dniach, że boję się też troszkę tego. Nie na zasadzie strachu, tylko boję się w znaczeniu, to taka jest moja bardziej intelektualna obawa, że przez te wszystkie modlitwy, które odmawiamy w czasie pandemii, możemy sprawiać wrażenie, że gdzieś tam w niebie jest Bóg, który ma wielki dzban. My wrzucamy do tego dzbanu i wreszcie, kiedy się ten dzban wypełni, to on stwierdzi, to może ja wreszcie cofnę tą pandemię. I wtedy będziemy mówić brawo, mówimy tak, no wreszcie żeśmy to osiągnęli. I dlatego tutaj też to wszystko wpisuje się też, no czym tak naprawdę jest zbawienie, nie? Jak ja rozumiem to zbawienie, nie? I można tutaj wpaść naprawdę w dwa bardzo skrajne, dwie bardzo skrajne postawy, gdzie z jednej strony ktoś sobie myśli, że tu na ziemi to tylko trzeba cierpieć, a Pan Bóg da mi nagrodę w niebie, jak będę grzeczny i będę wszystkich przestrzegał przykazań i będę dobrym człowiekiem, a z drugiej strony można właśnie w tą prosperity gospel wpaść, czyli Ewangelię sukcesu, gdzie tak naprawdę każda trudność i każde cierpienie będzie bardzo trudne dla mnie do przeżycia, bo ja mam przekonanie, że już jestem zbawiony i w takim razie Jezus nie chce, żeby choć cień krzyża w moim życiu miał miejsce. I takie dwie skrajności na pewno nie pomagają przeżywać dobrze tej pandemii. Ja bardzo lubię właśnie spotykać Jezusa, uznawać swój grzech no i wierzyć w to, że kiedy go spotykam, no to niebo zaczyna się tutaj na ziemi. Zbawienie zaczyna się dziać. Nawet jeżeli jeszcze na zewnątrz panuje wirus, to my, jeżeli próbujemy żyć w przyjaźni z Jezusem, no to żyjemy w przestrzeni zbawienia i to jest chyba najważniejsze. Ono powoli zaczyna się dziać. I dlatego na przykład miałem też taką sytuację, że mój wpis na Twitterze wywołał troszkę emocji związanych z duchowością pasyjną i paschalną i potem się tłumaczyłem w radiu diecezjalnym, że miałem na myśli nie mniej, nie więcej, tylko to, że właśnie kiedy uzmysłowimy sobie, co już Jezus dla nas zrobił w tym czasie i że naprawdę wojna o nasze życie jest wygrana i że kiedy będziemy ogłaszać zwycięstwo nawet w takiej modlitwie osobistej i wspólnotowej, zwycięstwo Pana Jezusa, to paradoksalnie to może dać o wiele więcej nadziei niż
tylko padanie na kolana i wołanie święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, nie? Bo bez kerygmatu, bez głoszenia zbawienia można, ja nie mówię, to ktoś powie przy księdza, ale ksiądz mówi oczywistą oczywistość, jak w ogóle ksiądz może zarzucać komukolwiek jaką ignorancję. Przepraszam, nikomu nic nie zarzucam, ale mi się wydaje, że może to mi sprawiać właśnie takie wrażenie, że ciągle oczekujemy, żeby Bóg w swojej litości jednak coś zrobił, nie zapominając o tym, że on już zrobił, nie? On już zrobił wszystko i on już wygrał i on już pokonał wszelkie zło, wszelki grzech, wszelkie, no, takie przygniecenie, którego też wielu z nas w tych dniach doświadcza. Ale ty, mi się wydaje, mówisz o rzeczywistości bardzo poważnej i głębokiej, bo to, o czym ty mówisz, to może się wydawać taką dysputą teologiczną, ale nie do końca. Ale tak naprawdę kryzys zawsze nas pyta o naszą wiarę do Boga. To jest chyba oczywiste, że zawsze trochę jest takim katalizatorem, ale trochę też właśnie obdziera nas z tego wszystkiego i pokazuje, co my mamy w sercu. I jeśli ktoś nie ma tego poczucia, że Jezus zmartwychwstał, to... No to jest mu trudno, nie? Ja nie mówię. To jest mu trudno tak. I ja powiem, że no, ja mam to szczęście, jestem grzesznikiem i ciągle potrzebuję nawrócenia. Zresztą od jakiegoś czasu bardzo mocno takie czuję wewnętrzne przynaglenie do nawrócenia i przepraszam Pana Jezusa, że chyba ciągle nie umiem się nawrócić, ale jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że on mnie od kilku dni pozwala towarzyszyć różnym charyzmatom i wspólnotom w Kościele, no bo właśnie od ludzi świeckich uczę się tego przeżywania wiary i z nimi razem tak naprawdę głosząc kerygmat, no tak naprawdę odkrywam, kim jest Jezus, co zrobił. I to jest absolutnie fascynujące i nie chcę pozwolić diabłu, żeby mnie z tego okradł, nawet w czasie tak strasznym, jakim jest właśnie pandemia. To właśnie przynaglenie, żeby zobaczyć Jezusa, który nie przychodzi tylko w sakramentach. Ja się kiedyś o to z Tobą kiedyś spierałam przy jakiejś okazji. Ta sytuacja trochę nas wszystkich zmusza do tego, żeby spojrzeć bardziej w głąb, bo tylko krowa nie zmienia swoich poglądów, ale żeby spojrzeć właśnie na to, że spotkanie Jezusa jest nie tylko w sakramentach. Przede wszystkim w sobie samym, że Bóg jest w nas i możemy Go w tej kontemplacji spotkać. I to mi się właśnie bardzo kojarzy z tą sytuacją chrześcijan prześladowanych, którzy nie mają dostępu wiele razy do sakramentów, ale przecież Bóg też ich kocha i też oni też będą zbawieni tak samo. Nie mają tej sakramentalnej spowiedzi i komunii, nie? My nawet to mamy, to nawet nie jest nam zabrane tak naprawdę do końca. Mamy spowiedź, tak jak powiedziałeś, spowiedź się odbywa nadzwyczajnie, ale jest, to wszystko jest, nie? Przy okazji też całej tej zewnętrznej sytuacji nas, chrześcijan, czy nas Kościół, to zmobilizuje do tego, żebyśmy się odnowili w duchu Ewangelii, czyli żeby wreszcie wizja nie tylko księdza Franciszka Blachnickiego, ale przede wszystkim ostatnio papieża Franciszka wcieliła się w życie Kościoła, to trzeba nad tym tylko powiedzieć amen, nie? Gdzie rzeczywiście, jeżeli jesteśmy z czegoś ogołoceni, jeżeli pewne formy, przynajmniej tymczasowo, są dla nas trudne do realizacji, bo to mamy szansę odkryć tak naprawdę to, co jest najcenniejsze. Myśląc też o naszej dzisiejszej rozmowie, taką miałem w sobie intuicję, że tak naprawdę pandemia nie jest dobrym czasem ani dla konserwatysty, ani dla liberała. I mam też taką szansę wielką, czy mam taką myśl i nadzieję, że to też pomoże wielu z nas przełamać taki podział, który tak naprawdę nie jest podziałem ewangelicznym, nie? Bo ci, którzy są bardzo przywiązani do starych form, w ogóle do tego, jak zawsze było, będą mówić, a pandemia jest straszna, bo uniemożliwiła nam przeżywanie wiary i tego, co jest dla nas piękne i cenne. I tych wszystkich rytuałów. Nowinkarz powie, jest super, to jest w ogóle bomba, bo wszystko się musi stać nowe. Ja wiemy, że Jezus w Ewangelii mówi, że mądry ojciec wyciąga ze skarbca rzeczy stare i rzeczy nowe. Więc jest tak naprawdę, myślę, upatruję też w tym czasie taką szansę na to, żeby ci, którzy niesłusznie się stawiają po jednej czy po drugiej stronie barykady, u których ten podział tak naprawdę przechodzi przez środek serca, żeby zobaczyli, że tak naprawdę Jezus zaprasza nas do czegoś zupełnie większego niż tylko takie sposoby, światowe sposoby myślenia, nie? O wierze, o przeżywaniu wiary. Mam takie same refleksje, że po prostu Bóg nas zaprasza do tego coś o wiele, wiele głębszego i może rzeczywiście ta sytuacja
nie tak jak wielu mówię, że koronawirus jest karą za grzechy, ale że ta sytuacja ma nas naprawdę przynaglić do niego. Nie trzeba wiele wysiłku, żeby na przykład nie uczestniczyć we mszy świętej transmitowanej, bo wystarczy, że się po prostu nie odpali tam, nie wiem, komputera czy telefonu. Więc to jest bardzo trudna walka, no nie? Jest też w tym czasie pandemii, jest też taki moment, który musi nam dać mocno do myślenia, mianowicie ten fenomen kryzysu autorytetu. Mam takie poczucie, że my ciągle czasem łudzimy się, że jak coś powiemy z pozycji autorytetu, to ludzie to przyjmą, a tymczasem no dzisiaj zupełnie inaczej buduje się autorytet. Ktoś jest lubianym biskupem albo lubianym księdzem, albo nawet lubianym liderem czy katechistą świeckim, dlatego że, no, że świadectwem swojego życia wzbudza zaufanie i ludzie czują, że właśnie warto za nim iść, warto go słuchać. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no jest tak niestety, że czasem chcemy słuchać tego, co słuchamy tego, co chcielibyśmy usłyszeć. I nawet jak ktoś namawia do czegoś dobrego i prawdziwego, to łatwiej jest posłuchać jakiegoś głosu, który ma z prawdą niewiele wspólnego. Nie mówię tutaj między innymi o tych wszystkich teoriach spiskowych związanych z koronawirusem, o tych głosach, które gdzieś nawołują do niby do myślenia, bo tak słyszę u niektórych, nie włącz głowę, nie daj się, nie bądź głupi, nie daj się manipulować. No i w tym wszystkim właśnie brakuje takiego ignacjańskiego podejścia badania duchów, nie? No bo jeżeli ja za czymś pójdę, to do jakiego stanu mnie to doprowadzi, nie? Czy to mnie prowadzi do większego pokoju, czy to mnie prowadzi do tego, że mi będzie łatwiej być w kościele, czy to mnie prowadzi do tego, że za chwilę będę nieufny wobec papieża, wobec biskupów, wobec swojego proboszcza, bo oni wszyscy ulegli nie wiadomo komu, a prawda jest zupełnie gdzie indziej. I dla mnie to też jest osobiście taka lekcja, że Mateusz już teraz, ale szczególnie jak się to skończy, jakkolwiek się skończy, czuj się zaproszony do tego, żeby w nowy sposób budować autorytet. Nie? To znaczy, żeby wiedzieć, że ludzie będą słuchać, będą dawali się prowadzić wtedy, kiedy zyskają zaufanie. Wtedy, kiedy będą widzieć, że żyjesz tym, co głosisz. Wiadomo, że zawsze komuś to będzie nie odpowiadać, bo ktoś ma inną wrażliwość, bo ktoś ma inną duchowość, bo ktoś inaczej rozkłada akcenty swojej wiary, ale zasadniczo właśnie takie odnowione czy odświeżone, pogłębione podejście do autorytetu też uważam, że jest czymś bardzo ważnym. Ty mówisz to od swojej strony, czyli duszpasterza. Mnie od mojej strony, czyli osoby świeckiej, wciąż powracam jakoś wewnątrz tego punktu wyjścia, czyli tej relacji z Panem Bogiem, bo ty mówisz o budowaniu autorytetu, a z mojej strony to wygląda tak, jak ja mam ufać autorytetowi, czyli kto jest dobrym autorytetem i kto jest dobry, to się wszystko sprowadza, moim zdaniem, właśnie do tej relacji Pana Boga, mojej relacji Pana Boga i na przykład tej też relacji z Pismem Świętym, nie? Na przykład skrutowaniu Pisma, czy czytaniu w ogóle Pisma Świętego, co daje nam ten dar rozeznania, czyby na przykład ja mogła rozeznać, kto jest dobrym autorytetem i kto jest dobry dla mnie, kto powoduje to, nie? Że na przykład chce się nawrócić, nie? Czyli ten medal ma dwie strony, nie? Tak naprawdę. Także to też jest bardzo ważne w sumie, co powiedziałeś. No ale się sprowadza właśnie do tego, nie? Cóż, ja myślę, że nasz podcast powoli dobiega końca, bo jest wiele kwestii, o których można rozmawiać, ale zbyt długo to też nie jest zbyt dobrze, bo nas nikt nie będzie słuchał. Nie jest zbyt dobrze, nie. Bardzo Tobie dziękuję za taki przyczynek tak naprawdę do refleksji może tych, którzy nas słuchają teraz, żeby się zastanowić może nad tą naszą relacją do Pana Boga, tą sytuacją w ogóle, co ona w nas wyzwala, jakie postawy. Żeby nie uciekać też od tego, co wyzwala, ale starać się być szczerym przed Bogiem i oddawać mu też to i żyć tym. Cóż mogę powiedzieć? Amen. 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 Dzięki, z Bogiem. Dzięki.